Cześć, z tej strony Ziwach i witam Was w kolejnym odcinku z gry Happyland Adventures Christmas Edition. Wróciłam z pracy i z tego co widzę, to jest jeden z tych speedrunów, ponieważ mamy 59 sekund i 3 robaczki. Oj, będzie grubo. Zostawiam komputer w tym samym miejscu, w którym... To bez sensu jest, co chciałam powiedzieć. Zostawiam komputer w tym samym miejscu, w którym go zostawiam, jak szłam do pracy. Tak, dobra godzina na rozkminę. Aha, czyli to jedna z takich prostych rund. Dobra, w sumie dużo czasu było. Czyli to nie było Tops of Terror? Ja chcę tu wejść, tu nic nie ma. Dobra, jak już widzę, że jest taka skocznia, to znaczy, że coś złego tu będzie. Albo będę musiała się mocno rozpędzić. O ludzie. Jakbym mówiła ciszej niż zazwyczaj niż w tamtych odcinkach, to powiem wam, że jest godzina po pierwszej w nocy i kontynuujemy naszą rozgrywkę, ponieważ nie za bardzo chcę zostawiać tego wszystkiego na noc, a niechże mi przestanie, nie wiem, zawiesi się coś, no nie wiem, różnie bywa. A nie chcę stracić mojego pięknego wyniku, jeżeli chodzi o ilość nabitych już punkciorów. O, coś tam zdobyłam. A, i robaczkę, i niebieskie kółeczko. W ogóle miałam takie rozkminy jeszcze przed chwileczką. Nie wiem, powiedzcie mi, może pamiętacie, a może to jest coś, czego się strasznie wstydzicie. Nie wiem, czego słuchaliście w latach gimbazy? Tak, wiecie, koniec podstawówki, początek gimnazjum, nie wiem, dla mnie to był rok, to były lata, bo to nawet to było chyba od piątej albo od czwartej, z tego co pamiętam, klasy podstawówki, kiedy słuchałyśmy razem z kuzynką nasz ulubiony zespół, to była Werba i potrafiliśmy, wiecie, wszystkie albumy znać, kurde, na pamięć. I teraz to się śmieszne wydaje, bo właśnie przed zagraniem, przed rozpoczęciem nagrywania, tak sobie puściłam te stare hity. Jezus Maria, ja się dziwię, że ja się nie pocięłam wtedy. I mam tak smutne te piosenki. Wiecie, każdy prawie o tym samym, ale człowiek słuchał tak strasznie. Ej, czas mi się kończy. A człowiek słuchał tak strasznie tych piosenek, tak kurde, twierdził, że życie jest takie okropne i nie ma sensu to wszystko. Oj, taki człowiek głupi był. Czy tędy jakoś wyjdę? Chciałabym... Oj, mam bardzo mało czasu. Idę z robaczkami. Taki człowiek głupi był. Jakby to był koniec świata. Fajnie tak czasem sobie przypomnieć, choć uważam, że lata gimnazjum to są jedne z gorszych lat. Lat koniec podstawówki, początek gimnazjum. No i jedno z takich gorszych lat, moich przynajmniej. I wielu moich znajomych tak samo. Człowiek jeszcze wtedy głupi jest, nie za bardzo wie, co zrobić ze swoim życiem, w którą stronę iść. Charakter jest jeszcze niedopracowany, więc też tak... Średnio to wszystko wychodzi. Dopiero wydaje mi się po gimnazjum, te końcowe już może okresy, trzecia gimnazjum, może początek liceum, technikum, zawodówki, po prostu te lata kształtują, znaczy gimnazjum kształtuje nasz charakter, więc i tak i nie, tak? Ja powiem wam, że tak średnio dobrze wspominam lata gimnazjum. I mam, do tej pory trzymam się z koleżankami, przyjaciółkami moimi takimi z gimnazjum, do tej pory trzymamy kontakt i widać jak każda z nas się zmieniła na lepsze, wydaje mi się na lepsze. I to tak ma być, ale jednak trzeba przeżyć te głupie lata. Naprawdę. Nie polecam. A, myślałam, że to robaczek do zebrania, a to stworek.
I tak doszliśmy do kolejnego poziomu, którego za cholerę nie pamiętam. I tu na przykład łatwo by mi było się pogubić. I w sumie już się gubię. Ile tu mam potworków? Ej, mam bardzo mało czasu. Naprawdę mam mało czasu. Wow. I co mam to tak biegusiem robić? Tu jest jakiś czas. Chcę do niego iść. Okej. Czyli co nieco sobie powiększyłam, tak? Ale to w takim razie nie mam czasu na zwiedzanie. Na zwiedzanie, na sprawdzanie, co jest gdzie. O kurde, tu jest czas. Na pewno to biorę. To jest kurde w tym... A tak, i tam jest wyjście. No genialnie. W tym levelu, z tego co widzę, czas jest na wagę złota. Kurde. Nie, jakoś mówię, nie pamiętam tego, nie spodziewałam się, że aż tak mnie to zaskoczy. O, kolejny czas. Super. To już możemy w miarę spokojnie. 250 sekund to jest taki czas, który powinien nam spokojnie wystarczyć. Tu jest kolejny robaczek. Gdzieś tu pewnie są jakieś ukryte. Ale tym się nie przejmujemy. Jeszcze wiem, że jeszcze jeden level pamiętam, taki późniejszy, ale tych pomiędzy, no ja nie wiem, co ja brałam. Ale za cholerę, nie mogę ich sobie przypomnieć. Czy tu gdzieś w kulce? Nie, myślałam, że gdzieś tam w kulce się schowa. Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Ale możemy je sobie już dać. 202 sekundy. Raczej spoko czas. Aha. Aha. Myślałam, że to coś fajnego, a to po prostu była odskocznia w dół. To może być dobry skrót na potem. Tak, kiedy będziemy chcieli szybko iść do bazy. Chociaż nie wiem, czy to nas tak dużo przyspiesza. Ale coś zawsze. Tu jeszcze przedtem źle spadłam. Jak tu przejść? Wiedziałam. Wiedziałam, to było do przewidzenia, że się tu powiedzmy nawet nie skuje, ale nabije. To poprawne słowo? Raczej nie, że dotknę. O. 153. I teraz słuchajcie, jak to zrobić? W sumie głupio to zrobić. Ej, nie zauważyłam tego ślimaka tu. Nie! Ja, blisko było. Teraz przydałoby mi się zrobić coś takiego. O, i wrócił ze mną. Super. I udajemy się teraz do bonusu. O ile nic mnie nie zabije po drodze. Jak widzicie, coraz gorzej mi wychodzi pójście do wyjścia, zbierając wszystkie potworki, ale tak jak wam mówiłam, bardzo lubię ten secret room, tak? Secret room? Secret. To jest tak? No, specjalna nagroda, nagroda, tak? Secret room. Bardzo go lubię. I chyba ogramy, bo normalnie staram się, żeby były dwa, nie dwa odcinki, ale dwie rundy. W jednym odcinku, ale ta pierwsza była mega króciutka, więc ogramy sobie jeszcze jedną. W ogóle nie pamiętałam, żeby Happy Land Christmas Edition był taki długi. Naprawdę. To jest dla mnie zaskoczenie. W porównaniu do pierwszej części, gdzie tam było na trzy odcinki, każdy po dwa levele, czyli sześć leveli. A tu też, kurde, no któryś z rzędu. Z 5, z 10, z 10 leveli. Jak nie więcej. Potem to jakoś podliczę może. Wydawało mi się, że starałam się po dwa. Ale właśnie tu są takie małe zapchaj dziury, jak właśnie te takie rush, gdzie trzeba się spieszyć. Dobra, 250. O, tą rundę pamiętam. Tą pamiętam.
To dziwne. Nie pamiętałam tamtych, a pamiętam tą. Ta też jest głupia i tu jest kilka takich elementów, gdzie łatwo się skuć. No ale to już mówię, to już nie są przelewki, tak się mówi? To już nie są przelewki? Nie wiem. O nie! Wziąłeś mi serduszko! Nie lubię cię. Przelewki. Jeżeli przelewki, to strasznie głupie słowa. W ogóle jest to, że jak się powtarza jedno słowo tam wiele razy, to ono traci na znaczenie. Matko, jakie to jest głupie. Nieraz tak sobie coś mówię, nie wiem, beczka, 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 beczka i to się staje, o matko, kto to wymyślił, przecież to jest bez sensu. Udało się wszystkie. Jestem taka mądra, la 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 la. Oj, chyba nie jestem taka mądra. A nie, udało się. Czyli mamy 19 ich tu jest. Wow. I my to mamy zdążyć? Wow. 19 potworów. I tu 19 to jeszcze jak już coś tam wrzuciłam. Czyli ich jeszcze więcej było. Tutaj jest takie przejście chyba. Nie tu. Jak tu wejść? Coś tu było. O. Okej, mamy więcej czasu. Tu chyba też było coś takiego nie za bardzo miłego. Jakieś kolce tu były. A jeszcze lepiej, przepaść. To jest jeszcze lepsza rzecz niż kolce. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Naprawdę, na czasie wzięłam grę. Na czasie. Jeszcze 9. Gdzie one się pochowały? Jaki fuks! Jaki fuks! Wiem, tam można jakoś dolecieć. Potem się będziemy bawić z tymi ślizgawicami. Tam nie dam rady doskoczyć. Dobra, to próbujemy. Gdzieś tu się tak ładnie poślij. Aha, to muszę tak zrobić za jednym zamachem. Rozpędzić się i... Czyli hop, hop, ups, przeleciałam. Ale już jestem blisko. O, udało się. I mam 2, tak? Tak. Tam jest jeszcze jakaś mysza i u góry. U góry też muszę dostać w bardzo podobny sposób, jak dostałam się tutaj. I tam coś jest na dole. O, i tam ominęłam jednego stworka. Tak. Oj, zrobić to? Okej, udało się. Wow. Wow. Tak jak wam mówiłam, nie lubię tego lodu. No to normalne, bo jest niestabilne. Się źle po nim skacze. Jak się dostać tu na górę? Znaczy na górę tutaj. Wiem, że do tej myszy, co tam jest, również trzeba się dostać w ten sam sposób, co tam, czyli wykorzystując te takie oto skocznie. O, a tu są w sumie schodki. To nie, ale do tej myszy jakoś się tam człowiek ma dostać. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. O, czyli tu się, okej. To nie jest nawet takie chyba złe, nie? Tak mi się zdają. Jeszcze tam jest ta mysza, która... Serio. Serio. O, do tych dwóch robaczków. Ale tamto to było naprawdę, naprawdę skułam się w tak debilny sposób. Nie. Nie wierzę. Ale przynajmniej zaraz będziemy mieli życie, więc dużo nie straciliśmy. Najpierw idę oczywiście po serduszko, pstryknąć czas, pozbierać nasze babskrołki. Znowu po czas. Znowu serduszko.
A, tu już nie wskoczę. Super. A muszę iść tam, bo muszę pstryknąć tu, żeby dostać się tam. Wiecie gdzie. O, a tak będę skakać wtedy, żeby dostać się do tych dwóch robaczków, co są tam dalej. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ojajaj, Moniu, Moniu, co ty robisz? Jak się jeszcze raz skuję, co mam nadzieję nie nastąpi, to udamy się. To będziemy zbierać absolutnie wszystko po to, żeby odrobić sobie te życia. O, znowu czas. Dla mnie cudownie. Znowu raz, dwa, trzy. Ile mam? Raz, dwa, trzy, cztery? Cztery czy pięć? Nie widzę dokładnie, nie widzę dokładnie. La, la, la. Cztery. Aha, i pstryknęłam sobie. No brawo, Moniu. Tak więc wrócimy. Znowu będziemy musieli tam iść. Znowu będziemy musieli tam iść, żeby tego u góry stworka wziąć. Jeszcze zostaje nam mysza i te dwa stworki. Chyba, że te dwa stworki spróbujemy teraz wziąć. W sumie czasu mamy co niemiara, więc... Hop, hop, hop. Oj, nie udało się. Jeszcze raz. Jak to zrobić? Musimy się jakoś fajnie rozpędzić. I te dwie skocznie raczej są dobrym pomysłem. Bo one nas mocno rozpędzają. Tylko jak tam trafić? Jeszcze o coś muszę zahaczyć. Trzeci raz próbujemy. Jak nie, to idziemy dalej, a tym zajmiemy się potem. Oj, dobra, zajmiemy się tym potem. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hej! Pstryk! I spadamy. Tam jeszcze dwa potworki chyba O kurde, jeszcze się skuj, Moniu. Żartowałam. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Tu mi zostały dwa bodajże. Więc tak. Tylko który najpierw? Do tego się nie mogę dostać jak na razie. Wybaczam ci to. Czyli idę tam jednego zgarnąć. Potem będę mogła zdobyć tą myszę. Bo odblokuje mi się szansa owa. Czyli próbujemy zdobyć jeszcze... próbujemy zdobyć jeszcze myszę. Co powinno teraz nastąpić? Oczywiście. Ups, w prawo czy w lewo? W prawo. 173 sekundy. Mogę się trochę pospieszyć. Tak, Moniu, brawo, gratuluję. Order uśmiechu dla ciebie. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Musiałam się podrapać, a idzie potworek. Hej! Tu pstrykam. I wiecie co? Czy tu nie było gdzieś czasu? Chyba był, a tu... O, tu jest czas. A dodatkowy czas zawsze nas ratuje. Więc czemu nie? Hopsa, hopsa, hopsa i makopsa. Dlaczego nie chcesz działać? Dlaczego nie chcesz działać? Hej! Trzeba tu dobrą technikę. Muszę może wcześniej wyskoczyć, a nie do końca skoczni. Nie, ja gadam, małysz.
W ogóle na pewno wszyscy graliście w skoki, albo większość z was. I tam był taki Wimboom, tak się nazywał, jak się wpisało kod. To oczywiście Monia na kodach grała w skoki narciarskie. To można było mieć Wimbooma i on zawsze najlepiej skakał, miał najlepsze te pasty do smarowania, bo w ogóle najlepszym prograczem. I każdy chciał nim być. Bo nie dało się dało się, ale to dłużej trwało. Kurde, pieprzę, to idę do wyjścia. A gdzie jest wyjście? Nie wiem. Stawiam, że gdzieś u góry. Że musiało mi się otworzyć gdzieś tu. Jingle bells, jingle bells. Dobra. Każdy chciał nim być, każdy chciał nim skakać i to była najlepsza postać. O, udało się. Dziękuję za twoją pomoc. Bardzo dobra robota. Co i tyle? Mam coś kliknąć? A. Ocaliłeś święta. To nie jest zła rzecz. Naprawdę. Jesteś świetny. Więc? Zgaduję, że skończyliśmy. Dziękuję ponownie. Poczekaj. Jakby nie dostanę żadnej nagrody? I tu chyba nagrody? Może powinieneś... You have something. Może mam coś na twoje kłopoty. Myślę o czymś. Zobaczymy się później. Spadło na niego pudełko. Gratuluję! Skończyłeś grę. Wesołych świąt! Mamy nowy achievement, Monisiunesia. Ej, Monisiunesia to jest, wiecie, z pierwszego, popatrzcie, z tamtej gry. Przekroczyliśmy, prawie czterokrotnie. Się coraz lepszym graczem staje. Więc ograliśmy i Happyland, i Happyland Christmas Edition. A ja dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, buziaczki, pa!